Sponsorem programu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Witamy w kolejnym programie z cyklu Region bez barier. Tym razem dostaliśmy zaproszenie od Stowarzyszenia Klubu Kibiców Niepełnosprawnych na wyjazd na ekstraklasowy mecz GKS-u Bełchatów ze Śląskiem Wrocław. Nie mogliśmy nie skorzystać z takiej okazji. Na wyjeździe do Bełchatowa, w którym będziemy po raz chyba czwarty. I będę na tym stadionie już 3 razy. Każdy wyjazd był niezwykle atrakcyjny, bardzo specyficzny. I myślę, że ten też będzie zapamiętany na długo, bowiem przed nim zrobimy sobie grilla w urokliwym miejscu, które nazywa się Uroczysko. Więc tam sobie, mam nadzieję, troszkę pogrillujemy, poimprezujemy, porozmawiamy. A później udamy się na mecz po to, żeby dopingować piłkarzy Śląska i mam nadzieję, że przywieziemy stamtąd 3 punkty i wszyscy wrócimy w dobrych humorach, ale jeśli nie zdobędziemy 3 punktów, też z pewnością wrócimy w dobrych humorach. Wyjazdy, jakie są, każdy widzi. Teraz i Państwo będą mieli okazję, chociaż po części, w kawałku zobaczyć tego, co się dzieje na takich wyjazdach. No niestety nie jest to lekka sprawa, ale za to przyjemna. No cóż, co mogę dodać? Resztę zobaczymy na materiale, który się pewnie gdzieś tam kiedyś ukaże. Hej Śląsk, hej Śląsk, hej Śląsk! La 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 la! W drodze na mecz zatrzymaliśmy się w miejscu, gdzie kilkanaście lat temu tragicznie zginął jeden z kibiców Śląska Wrocław. Uczciliśmy jego pamięć. Która trwa, może być najlepszą z Twoich chwil. Najlepszą z Twoich chwil, jak na deszczu za cały ten świat. W okresie wakacyjnym staramy się bardzo, żeby wyjazdy meczowe były połączone również z rekreacją, z tą turystyką i rekreacją bez barier, o której tak bardzo wiele mówimy.
Stąd jeśli jest taka możliwość, to próbujemy zażyć gdzieś w plener, pojechać gdzieś na jakiś akwen wodny. I w tym już sezonie, w tym roku udało się już trzeci taki wyjazd zorganizować, że mecz jest połączony właśnie z grillem, właśnie z tą integracją. I chyba dobrze, ponieważ wszystkim to bardzo, bardzo przypadło do gustu. Jesteśmy w uroczysku, mam nadzieję, że uroczyście będziemy dzisiaj się bawić, a na końcu uroczyście zakończymy dzień, kiedy piłkarze Śląska wygrają ten mecz, na który jedziemy. Ta ekipa jest w miarę stała, jeśli chodzi o taki rdzeń wyjazdowy. Powiedzmy, że te 20-25 osób na tyle wsiąkło już w ten temat wyjazdowy, że regularnie chce jeździć na mecze, bowiem to jest niezwykle dobra okazja do tego, żeby się wybrać z domu, żeby móc wspólnie z przyjaciółmi tą podróż przeżyć, żeby móc też po prostu pojechać i zobaczyć mecz piłkarski. Choć podejrzewam, to są moje podejrzenia, że z tych osób niewiele wie tak szczegółowo, co to jest spalony, jakie są kulisy piłki nożnej. Natomiast nie przeszkadza im to w tym, żeby dobrze dopingować, żeby stanowić kulturalną grupę kibiców, która potrafi przejeżdżać cały kraj, a czasami nawet Europę po to, żeby się po prostu ze sobą dobrze bawić. Chłopaków poznałam 2 lata, jak było otwarcie stadionu. Po prostu zobaczyłam grupę osób niepełnosprawnych, do których od razu mnie coś przyciągnęło. No i okazało się, że w tej grupie jest mój kolega, który później mnie wciągnął tutaj do KKN-u. Od 2010 roku zaczęłam jeździć. Pierwszy mój mecz to był wyjazd na mecz reprezentacji do Poznania w listopadzie 2010 roku. I połknęłam tego bakcyla i trwa to do dzisiaj. Generalnie to trochę przez przypadek, bo chodziłem na mecze, a nie byłem zintegrowany z tą grupą. Potem się dowiedziałem, że są tacy ludzie, fajni ludzie. Zgłosiłem się i uważam, że to był jeden z lepszych momentów mojego życia, bo to nie tylko jest mecz, ale to jest grupa. Ludzi, którzy mają wspólne zainteresowania, nie tylko mi chodzi o mecz czy coś, bo i chodzimy do teatru. No, że tak powiem, w założeniu, a w loginie KKN-u jest, dla nas nie ma barier. I jest to prawda, tak, bo tych barier nie ma. Możemy być wszędzie, gdzie sobie wymarzymy. Myśmy się nie znali kilka lat temu. To każdy z nas był osobnym człowiekiem, a teraz jesteśmy grupą. I jak potrzeba coś rozwiązać, jakiś problem załatwić, to się po prostu dzwoni i mówi, słuchaj, jest takie sprawa do załatwienia i nie ma problemu, żeby tego nie załatwić. Tu jest sport, jest kibicowanie, to jest jedna sprawa, ale my się przez całą drogę, od samego początku wyjazdu świetnie bawimy razem. Świetna integracja, zabawa, bycie z ludźmi, przebywanie tutaj. To jest po prostu nic, nie można tego powtórzyć, porównać z niczym. Moje serce jakoś tam bije za Śląsk, prawda? Ale czy to jest priorytet? Nie, bo przecież są również inne rzeczy, bo nawet najbardziej zagorzali kibice też mają swoje życie, zainteresowania, jakieś hobby, prawda? Dla mnie to jest jedna, może duża, ale jedna z wielu rzeczy, w których staram się uczestniczyć, w których znajduję zadowolenie. Ze swojej strony ja powiem tak, ja bym za tę drużynę poszedł i naprawdę wszędzie bym poszedł za nimi. Wszystko bym zrobił, jestem zawsze na każdym ich meczu, na wyjazdowym, na domowym. Wkręcam ludzi w mieście, w którym mieszkam, ponieważ ja nie jestem z Wrocławia. I około 20 osób już jeździ, że tak powiem, za mną. Oni się przekonali, że warto.
No niestety nie jeżdżę na każdy mecz z tego względu, że pracuję i studiuję, ale w każdej chwili wolnej staram się no, po prostu wyjeżdżać. Regularnie chodzę na mecze na stadionie u nas. Bardzo ważne jest to, żeby też mówić, że ci ludzie wbrew pozorom robią dużo fajnej roboty, bo oni, na przykład nasi kibice Śląska opiekują się takim ośrodkiem dla dzieci niepełnosprawnych w Jaszkotlu. Tam jest, dzieci są bardzo upośledzone ruchowo i są cyklicznie robione zbiórki, kupowane wózki, oddawane jest krew honorowo. O tym się nie mówi. To jest bardzo ważne, żeby to poszło jako przekaz po prostu, że ci ludzie to nie tylko rozruby i zadymy i zakazy. Także to, jak spojrzycie na to w ten sposób, tak jak powiedziałem, odkryjecie coś naprawdę fajnego. Przed nami główny punkt dzisiejszego wyjazdu. Mecz GKS-u Bełchatów ze Śląskiem Wrocław. Bełchatów to jest specyficzne w ogóle miasto. To jest takie miasto, do którego wracałem po roku, bo w tamtym roku Bełchatów był zdegradowany do pierwszej ligi. Teraz wracamy. Tam się czujemy trochę jakbyśmy byli u siebie. Mały stadion, bardzo taki przyjazny dla niepełnosprawnych, dlatego że to jest jeden z nielicznych stadionów, który ma specjalnie wydzielony sektor dla niepełnosprawnych. To jest bardzo ważne, bo można nas ustawić i komfortowo sobie oglądamy to spotkanie. Mamy dostosowane toalety. Ogólnie tam cała infrastruktura oraz klub jako GKS Bełchatów jest pozytywnie do nas zestawiony. To naprawdę są bardzo sympatyczni ludzie. I jest jeszcze jeden plus tej całej sytuacji, że ten sektor jest normalnie na wyciągnięcie ręki sektora gości, czyli będziemy blisko naszych kibiców, co daje nam ogromną satysfakcję i taką radość, że możemy razem z nimi to przeżywać. To też jest naprawdę bardzo ważne. Kiedy już tam wejdziemy i będziemy tam w środku, to wtedy ta atmosfera zupełnie się zmienia. To tworzymy jakby taką grupę ludzi naprawdę zaangażowanych i uwierz mi, że to jest tak, że pomimo tych wózków i kuli, tych balkoników, to to wszystko nie ma potem znaczenia. Stereotyp kibica, fanatyka nie jest taki, jak kreuje jego rzeczywistość tak naprawdę. Że to są ludzie bardzo oddani, bardzo wierni i mający swoje zasady wbrew pozorom. Niewątpliwie tak to jest punkt kulminacyjny tego dnia, ale nie zapominajmy, że to co jest przed oraz po też jest bardzo istotne. To, że jesteśmy tutaj 27 osób jest bardzo, bardzo istotne. To, że jesteśmy wszyscy razem to po prostu jest no, clue tego dnia, a mecz to jest po prostu taka wisienka na torcie. Takie wyprawy na mecze są jakby odskoczem od życia codziennego, czyli od pracy, prawda? Każdy z nas generalnie pracuje i jednak jest to dla nas jakaś taka odskocznia od życia codziennego, czyli możemy się spotkać, możemy się zintegrować, wyjeżdżając na różne takie wyjazdy, możemy razem porozmawiać, możemy podnieść jakieś ważne tematy. Jest to dla nas bardzo fajne, ponieważ najważniejsze dla nas to, że spotkamy się, jesteśmy jakąś grupą i tworzymy jedność, nie? To jest najważniejsze. I to jest tyle, nie? To jest naprawdę bardzo fajne. Bardzo zjednacza nas nasza drużyna wrocławska Śląsk Wrocław. Niestety piłkarze Śląska Wrocław przegrali z Bełchatowem 0-2. Jednak jak mówi stare polskie powiedzenie, Polacy, nic się nie stało. Z satysfakcją patrzymy na zmierzający ku końcowi dzień. Udało nam się jeszcze porozmawiać z piłkarzami obu drużyn. Wygraliśmy bardzo ciężki mecz. Myślę, że Śląsk no, jest dobrą drużyną, więc udało nam się przejść dwie bramki poza tym moim nieszczęsnym rzutem karnym i nie stracić z tyłu po raz kolejny. No, to też jest bardzo ważne, szczególnie dla nas obrońców i bramkarza. Zdecydowanie świetnie mi się ułożył mecz, bo mieli dwa rzuty karne, więc generalnie to powodowało, że musieliśmy atakować i musieliśmy grać w ataku pozycyjnym, ale gratuluję Bełchatowi oczywiście tego zwycięstwa, bo nie można im też tego odebrać, bo wywalczyli sobie i życzę im powodzenia, a my skrupulatnie przeanalizujemy to i mam nadzieję, że w kolejnych meczach na wyjeździe przede wszystkim będziemy grali dużo lepiej.
musi być lepiej. Dobry kibic to wierny kibic, będący ze swoją drużyną na dobre i na złe. Przynajmniej tak mówili po meczu kibice KKN-u. Każdy nasz wyjazd to jest... Coś chciałeś powiedzieć, Grzesiu? Chcesz mówić coś? Nie no, powiedz, że jacy jesteśmy fajni po prostu, jak zwykle. Naprawdę? No. Jakiego mamy fajnego dobre kierowcę? Rady. Mamy bardzo dobrego kierowcę i on jest najfajniejszy z nas wszystkich. Naprawdę, to nie jest dobry pomysł, żebym się wypowiadał, zwłaszcza w czasie jazdy, przy prędkości 120 na godzinę. No, tam koledzy... Przede wszystkim no, nie dadzą mi się skupić, nie dadzą mi się wypowiedzieć. Ja myśli nie mogę zebrać. Jak się dzisiaj bawię, tak jak zawsze, jest po prostu świetnie. A nie, potrzebujesz jakiś dobry krajobraz? Tu? Tak, Grzesiu, możesz dołączyć. Kamil Lubicz-Stabiński. Lubicz? Lubicz. Lubicz. Jak z klanu. Tylko... czy to ojciec, czy to... Nie, nie, ja byłem pierwszy, ode mnie się zaczęło. Dobra, tak więc zaczynamy od imienia i nazwiska. Paweł Bunka, jestem opiekanem tutaj Arkadiusza Króla. No. Chciałem sprostować tą wypowiedź. Nie jest opiekanem, tylko jest opiekunem. Jeżeli chodzi o opiekanie, to chyba nie za bardzo. Piecemy razem. Sponsorem był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.